Cześć, to Damian. Nie chciałem mieć nadzieję, że dobrze. Jestem niedawno i tak sobie myślę, jakie by tutaj włosy? I pomyślałem sobie, że zafarbuję perukę, jakąś tutaj nie używam, na nowy kolor, którego jeszcze nigdy nie miałem. I myślę sobie, ale jaki? I pomyślałem, że w sumie taki świąteczny kolor to jest taki czerwonawy, ale czerwone włosy, no jakby mam połowę głowy czerwone, więc I myślałem, że zrobię taki bordowy, takie wino, taki wiecie, taki fajny, czerwono, nie wiem, fioletowy, nie wiem jak to nazwać, taki kolor. Bo takiego w sumie chyba nigdy nie miałem. I chyba w ogóle pójdę w takiej peruce na Wigilię, bo chciałbym taki kolor zrobić na święta. Nie wiem, idę wziąć prysznic, żeby się ogarnąć i wracam do was za chwilę. Dobra, umyłem się. Czas się wysuszyć i można jechać do sklepu po farbę. Czas na ten dom wierzyć się rozmawiać. Zobaczmy, co dla nas mają. Może jakieś fajne farby. A to zawsze na to, że jest dużo mi zamówić, no to... Z pomocą przychodzi Rosman z milionem farb. Wygląda trochę jak jakiś biskup. W sensie ta tak się ułożyła, nie? Ułożyła się. Kupiłem już farbę i jedziemy aktualnie przez warszawskie ruiny, czyli moje osiedle. I co mi się spodobało? Że to jest brąz, taki machoniowy brąz. Więc fajne, że to jest brąz w ogóle, tylko taki czerwonawy, machoniowy właśnie, jak jest napisane na opakowaniu. Więc myślę, że to będzie dość ciekawe. Także zobaczymy. Taki ciepły brąz, bardzo wpadający w czerwień. No nara. Założyłem jakieś stare ciuchy, żeby się nie pobrudzić. I tak wygląda peruka. Tak wygląda, bo na Halloween miałem sztuczną krew na głowie i zafarbowała się i nie mogę już tego zmyć, więc skoro peruka jest jakby zepsuta, to wykorzystam to i zrobię na niej nowy kolor, żeby tak jak Dorota Śląskowska nadać drugie życie peruce. A więc tak. Zakładam perukę na statyw. Stoję. O, nie widać mnie. No trudno. Mieszamy farbę czerwoną. A teraz w przyspieszeniu nakładam farbę na perukę. Jeśli nie chcecie tego oglądać, to przewincie film o kilka minut do przodu. Albo minutę, nie wiem. I tam zobaczycie już dalsze oczy. Dobra, witam was z powrotem voice over. Więc tak, zaczynam nakładać farbę na odrosty. Jak się przyjrzycie, to możecie zobaczyć, jaki mam fajny syf w lusterku. Widać również aparat i inne rzeczy. Ale wracając, nakładam na odrosty, żeby nałożyć na odrosty. No nieważne. W sensie po prostu muszę nałożyć na odrosty. Kur, ile gadania nudnego. No nieważne, nakładam na odrosty. Znowu to powiedziałem. A potem nakładam na resztę włosów. I co prawda ten kolor troszkę się przejąłem, bo był dość czerwony, a nie brązowawy, taki wiecie, ciemniejszy. A nie chciałem mieć czerwonych włosów, tylko takie brązowo-czerwone. Więc stwierdziłem, że to może nie wyjść, ale mówię, dobra, zaufaj procesowi, jak to mówią, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, minęło już trochę czasu. Kolor uważam, że i tak jest inny troszkę, ale sprawdźmy, jak wygląda, gdy zmyję perukę, więc idę zmyć i wracam do was za chwilę. Tak wygląda peruka. W sumie spoko jest ten kolor, ale myślałem, że będzie bardziej brązowy. Na początku chciałem bordowy, ale w sklepie właśnie zacząłem to na taką brązowawą farbę i mi się spodobało mega. No ale wyszedł taki właśnie bardziej jaśniejszy niż taki brąz czerwonawy. No ale trudno. Też chyba jest spoko, wysuszę teraz perukę, bo jest mokra. Znaczy tak ją podsuszę, żeby dalej mokra, ale nie aż tak. I przechodzimy do założenia. Jednak wysuszyłem perukę, bo stwierdziłem, że nie chcę, żeby mi kapało na ciuchy i wiecie, że zostawały plamy. Więc ją wysuszyłem i przebiorę się z powrotem w moje ciuchy i możemy ją zakładać. Teraz stwierdziłem, że biało będzie fajnie wyglądać do czerwonych włosów. Dobra, jak wiecie, moje włosy, które były zielono-czerwone, są teraz niebiesko-różowe. No nieważne, sprawdźmy, jak wygląda peruka. Podoba mi się mega to, że bardzo naturalnie wygląda przód siatki. Jest mega naturalny, serio.
O, tu mi będą wystawać włosy trochę. No nieważne. Jakby, bo przeważnie zawsze miałem blond włosy, więc one były niewidoczne. Plus miałem zawsze wygolone. Teraz mam długie włosy tu, bo zapuszczam. Więc one wystają mi, dlatego nie, moje felki były bardziej przystosowane. Nieważne, dobra. Zakładamy. Na początku jakoś muszę sprzedawać te włosy. Wiem, dobra. Na początku muszę sobie te włosy spiąć, żeby one mi nie wystawały po bokach, więc sobie po prostu przypnę je tak wsówkami tu, tu jedną stronę i drugą. A, ta jest niefajna wsówka, ciągnie upięte, więc... Lakier i suszarka. Jedyne, co mi drażni w tej peruce, to to, że jest luźna bardzo, więc... Więc jak będzie źle, to będzie mi się marszczyć ta siatka i będzie ją widać. No zobaczymy. Nie pamiętam, jak ona jest luźna, czy tak mega mocno, czy jeszcze znośnie. Ale jak to wygląda, widzicie to? Jak moje włosy. Odklejam te włoski, które się poprzyklejały. Ja to sobie podklejam, bo się odkleiło. I boczek. Taki kolor. Fajnie to wygląda, podoba mi się nawet. Nawet mi się podoba. I tu... Dobra, i teraz patrzę jeszcze, czy wszystko jest przyklejone. Tak wygląda peruka ostatecznie. Ja sobie ułożę tylko. Jakie mam problemy z tą peruką? Przede wszystkim ciężej była bardziej brązowa niż czerwona. Ale jest okej. Znaczy w sensie miałem już taki kolor. Bardziej taki czerwonawy, ale miałem, więc liczyłem na coś innego, czyli żeby był bardziej brązowy. A po drugie, siatka jest za duża, przez co tu tak odstaje. Nie wiem, czy to widać, czy nie. O, tu trochę. I tu, więc ja muszę ją po prostu zszyć ciaśniej, żeby ona przylegała. No ale tego teraz nie zrobię, więc zrobię to jak ją ściągnę. Bo bym chciał w niej właśnie wyjść na Wigilię. Wydaje mi się, że fajnie będzie to wyglądać. I tu widzę taki... Tu odstaje, tu jest wcięcie i tu na dole odstaje, więc tu muszę przyciąć włosy, a tu muszę zwęzić, albo... Nie. Raczej zwęzić po prostu perukę. No, ale tak wygląda efekt końcowy i mi się wydaje, że jest mega fajnie. Dobra. A więc efekt końcowy. Mam nadzieję, że Ci się podobało. O, jeszcze Wam pokażę za chwilę perukę w świetle dziennym. O, to teraz. Strasznie niebieskim świetle, więc też wydaje się tak niebieskawo, ale tak wygląda peruka. Dlatego żegnam się z Wami. Miło, że byliście ze mną i zapraszam Was już.